Ostatnie dni marca, nowy projekt na spontanie oczywiście. Jestem na Toruńskiej 148. Za mną taki budynek. I idę sobie porozmawiać, co tutaj się dzieje. Co, jesteśmy w kadrze? Jest, jest wszystko ładnie elegancko. No to lecimy. Dobra, jeszcze chwila. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Więc udało się namówić na rozmowę pana dyrektora Jakuba Girczyca. I może pan dyrektor na początku powie trochę o historii tego miejsca. Może zaczniemy od tego, że ja za bardzo nie lubię, jak się mnie nazywa dyrektorem. Tak, bo dyrektor jest to tylko pewna funkcja, którą się pełni, a potem można jej nie pełnić. Zawsze jednak mimo wszystko wolę, jeżeli ten kontakt jest taki bardziej bezpośredni i też kładę na to bardzo duży nacisk, żeby moi współpracownicy jednak starali się tą barierę kontaktu przełamywać. Znajdujemy się na terenie Wrocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości. Jednostki, która powstała w 2010 roku, powstała z efektu projektu unijnego, ponieważ miasto Wrocławek udało się pozyskać środki na stworzenie miejsca dla przedsiębiorców. Do 2019 roku tak naprawdę inkubator zajmował się przede wszystkim najmem taniej powierzchni. Tak? Czyli przychodził młody przedsiębiorca, który funkcjonował na rynku do 12 miesięcy i korzystając z oferty inkubatora mógł uzyskać zniżki na najem powierzchni. I te zniżki kiedyś kształtowały się na poziomie 80, 60, 40 i 20% w zależności od stażu, jak długo przedsiębiorca z nami był. Natomiast w 2018 roku do Wrocławka przyjechali eksperci z Banku Światowego w ramach inicjatywy Catching Up Regions, czyli takiej inicjatywy, która ma pomóc takim obszarom nieco mniej rozwiniętym się wybić, opracowali koncepcję powołania w Wrocławku instytucji otoczenia biznesu, taki z prawdziwego zdarzenia. I w 2019 roku właśnie taka instytucja została powołana, nazywa się ona Wrocławskie Centrum Biznesu i ta instytucja, żeby ograniczyć koszty związane z powoływaniem nowej spółki, z powoływaniem nowego zarządu czy nowej rady nadzorczej, została podjęta decyzja, że zostanie ona włączona już do istniejącej spółki. I tą istniejącą spółką było właśnie Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe. Co prawda, części z nas no, Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe z rozwojem biznesu no, na dwa razy może się kojarzyć, tak? Natomiast biorąc pod uwagę ten aspekt ekonomiczny dotyczący właśnie powołania nowej spółki, no, w mojej opinii była to możliwie najlepsza decyzja, ponieważ już na starcie zaczęliśmy generować znacznie niższe koszta, aniżeli w przypadku powołania całkowicie odrębnego podmiotu. I tak od 2019 roku powoli właśnie na fundamencie Wrocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości, czyli na fundamencie budynku, zaczęliśmy budować instytucję Wrocławskie Centrum Biznesu. Do 2020 roku tak naprawdę byliśmy na etapie przekształcenia. Wiadomo jest, że w momencie, w którym uruchamia się nowy biznes czy nowy pomysł tak, na rozwój, to czas wdrożeniowy no, on jest zwykle dosyć długi. Tak? Mówię tutaj 3 miesiące, 6 miesięcy do roku. Nam się udało tak naprawdę do marca 2020 roku już na tyle zbudować kadrę, na tyle zbudować pewien zakres usług realizowanych przez Wrocławskie Centrum Biznesu, że jak na początku 2020 roku w marcu wszedł nam COVID, my już byliśmy w stanie działać na rzecz naszych lokalnych przedsiębiorców. I tak właśnie te realia covidowe no, bardzo nas mocno zmotywowały do tego, żeby podjąć możliwie jak najszybciej działania wspierające. I dzięki w sumie naszym działaniom został opracowany przede wszystkim poradnik dotyczący korzystania z tarczy antykryzysowych, bo pamiętamy, że wtedy jak wszystko wychodziło, to wychodziło tak, że przede wszystkim był bardzo krótki okres czasu na zapoznanie się z tym materiałem. Ja pamiętam pierwszą ustawę, którą czytaliśmy w ramach tarczy antykryzysowej, ona składała się z ponad 200 stron i to była jedna ustawa, która zmieniała kilka innych ustaw i tak jak mówię, no, połapać się w tych gąszczach przepisów z punktu widzenia przedsiębiorcy, to było naprawdę bardzo trudne zadanie, szczególnie, że wtedy nawet sami księgowi, sami prawnicy mieli z tym pewien problem. My opracowaliśmy poradnik, ale ponad to, że opracowaliśmy poradnik, uruchomiliśmy jeszcze specjalną infolinię dla przedsiębiorców, którzy chcieli skorzystać właśnie z różnego rodzaju form wsparcia, które te tarcze antykryzysowe dały. Przepraszam, że tak przerwę. Można to spuentować w sumie jednym zdaniem, że musicie być bardzo elastyczni do tego, co się dzieje wewnątrz i na zewnątrz kraju i dostosowywać się na bieżąco do
sytuacji, która dynamicznie się rozwija i ta sytuacja w ostatnim czasie, no ubiorę to w cudzysłów i powiem, że no nie jest zbyt wesoła ani sympatyczna. Powiem tak, my współpracujemy z biznesem. W biznesie jednym z najważniejszych czynników, na podstawie którego podejmowane są decyzje, czyli tych czynników uruchamiających cały proces decyzyjny, jest czas, ponieważ podejmując decyzję na podstawie informacji, które mam dzisiaj, ja wiem, że ta decyzja jest trafna, może być trafna i może być przemyślana. Natomiast jeżeli ja podejmuję decyzję na podstawie informacji, które zdobyłem miesiąc czy dwa miesiące temu, no to ta decyzja może już być decyzją całkowicie nieaktualną, ponieważ realia rynku, tak jak sam pan powiedział, bardzo szybko się zmieniają. Ale jeszcze może opowiem troszeczkę o historii, a potem przejdę do tego tematu obecnego, czyli tak jak chociażby pan sam powiedział, dostosowania się do zmiennych warunków rynku. W 2020 roku przeszliśmy przez COVID, udało nam się też zbudować taką pewną świadomość funkcjonowania tej instytucji, bo wiele osób znało inkubator, ale nie każdy wiedział, że inkubator ma w swoim katalogu pewne usługi, które udało nam się wprowadzić. I to był też czas dla kraju, dla świata straszny, a dla nas jako dla instytucji był to czas właśnie bardzo dobry, taki czas, który pozwolił nam budować świadomość funkcjonowania instytucji na rynku. Teraz mamy rok 2021, 2022, COVID już nam powoli wyszedł, tak, albo inaczej, zmieniło się podejście do COVID-u, do pandemii, dzięki czemu my też możemy położyć nacisk na zupełnie inny zakres usług. I tak w zeszłym roku, dokładnie w październiku, podpisaliśmy umowę na realizację projektu pod nazwą Profesjonalizacja usług Wrocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości. I tutaj coś, czym myślę, warto się pochwalić i przy okazji złożę wielkie podziękowania dla mojej załogi, ponieważ to tak naprawdę bardzo duże zaangażowanie ludzi, z którymi współpracuję. Udało nam się stworzyć jeden z najbardziej złożonych i jeden z potencjalnie najbardziej efektywnych projektów dotyczących wsparcia przedsiębiorców na terenie naszego kraju. Dodatkowo system, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące poziomu dofinansowania, który był, no też udało nam się w pewnym sensie przetrzeć drogi dla innych instytucji otoczenia biznesu, ponieważ my w ramach naszego działania, w ramach tego dofinansowania, część działań powinniśmy mieć dofinansowane w wysokości 50%, natomiast nam się udało pozyskać aż 85% dofinansowania. I to wszystko dzięki właśnie tym rozwiązaniom, które zaciągnęliśmy z innych krajów, bo w Polsce jeszcze tego nikt nie robił. My zaciągnęliśmy te rozwiązania z innych krajów, z Danii, z Niemiec, z Hiszpanii i przełożyliśmy je tutaj na nasz rynek. Faktem to nie było wcale proste zadanie, ponieważ musieliśmy udowodnić, że te rozwiązania, które są zastosowane w ramach UOIG, czyli tak zwanego ogólnego interesu gospodarczego, będą miały przełożenie rzeczywiście na nasz kraj i będą mogły zostać w prawidłowy sposób wykorzystane. Natomiast się udało. I tak teraz. Tutaj chciałem tak zapytać się, bo te kraje, które pan wymienił, Dania, Niemcy, dobrze mówię? Niemcy, tak. To mnie nie zdziwiło, ale tutaj zaskoczeniem była dla mnie Hiszpania, jak mentalność właśnie no, społeczeństw mieszkających w klimacie śródziemnomorskim jest no taka, że to są osoby, którym służy siesta i bardziej wyluzowane i takie podejście do życia mają trochę. Rzeczywiście my taki obraz mamy wykreowany, natomiast myślę, że też do końca nie ma co generalizować, ponieważ no, w każdym kraju znajdą się osoby, które chcą ten biznes prowadzić. W jednym kraju jest tych osób więcej, w drugim jest tych osób mniej. Natomiast wszędzie, w każdym kraju znajdą się osoby, które chcą prowadzić biznes. No i tak jak powiedziałem, oni byli jednym z państw, które pewne rozwiązania wdrożyło, jeżeli chodzi o kwestie poziomu dofinansowania i my po prostu przekopiowaliśmy to rozwiązanie i wdrożyliśmy u nas. I wracając do tematu projektu, ten jeden projekt składa się tak naprawdę z czterech mniejszych typów projektu, gdzie każdy z tych typów projektu angażuje inną sferę. I pierwsza rzecz to wzmocnienie potencjału samej kadry, bo tak się składa, że jeżeli chodzi o kadrę inkubatora, ja miałem przyjemność rekrutować ludzi tak naprawdę od samego początku. Jak ja tutaj wszedłem w 2019 roku, dokładnie 25 lutego 2019 roku, na etacie takich osób, które bezpośrednio są związane z inkubatorem, mieliśmy tylko dwie osoby. Natomiast całą resztę, którą rekrutowaliśmy, to był proces bardzo złożony, on dosyć długo trwał, natomiast staraliśmy się przede wszystkim wybrać osoby, które mają doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, bo ja wyznaję zasadę, że tylko biznes jest w stanie w 100% zrozumieć biznes. Jeżeli
ty prowadzisz działalność gospodarczą i jesteś naszym doradcą, to wiesz, z jakimi problemami mogą się spotykać inni przedsiębiorcy. I to też ułatwia nam później kontakt i rozmowy z tymi przedsiębiorcami. Czyli szkolenia, wzmocnienie kadry. Z drugiej strony obiekt z 2010 roku, no już czas podjąć pewne działania zmierzające chociażby do tego, żeby wymienić infrastrukturę teleinformatyczną. I podjęliśmy decyzję o tym, żeby zakupić do inkubatora serwery. Te serwery będą służyły przede wszystkim przedsiębiorcom funkcjonującym na terenie inkubatora. Oni będą mieli darmowy dostęp zarówno do chmury, jak i do bezpłatnych narzędzi, które umożliwią im prowadzenie działalności na terenie inkubatora. Mówię tutaj chociażby o zwykłych programach księgowych, tak? Takich, gdzie oni nie będą płacić, a będą mogli skorzystać je za darmo. Poza tym na tych serwerach opiera się jeszcze kolejny taki podprojekt, mniejszy typ projektu, czyli stworzenie platformy. Mamy sytuację teraz taką, że przedsiębiorca, który chce założyć działalność gospodarczą, jeżeli ma pewien plan w głowie, to nie ma narzędzia takiego kompleksowego, które pozwoli mu we właściwy sposób tą działalność zaplanować. Tak? My chcemy uruchomić platformę, gdzie w ramach tej platformy poprzez, przypuśćmy, albo smartfon, albo ewentualnie komputer, uczestnik wchodzi na taką stronę i przeprowadzamy go krok po kroku przez tworzenie modelu biznesowego. Model biznesowy to jest takie narzędzie właśnie do planowania tej działalności gospodarczej. I w momencie, w którym użytkownik przejdzie przez cały kreator tworzenia modelu biznesowego, on automatycznie jest umawiany do nas na spotkanie, czyli to nie kończy się na zasadzie takiej, że on ma tylko i wyłącznie jakiś tam papier, który nie wiadomo do czego będzie mu służył, tak? Ale umawiany jest do nas na spotkanie i wspólnie z doradcami analizujemy jego pomysł i zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób ewentualnie sfinansować ten pomysł, tak? Czyli skąd pozyskać środki zewnętrzne na uruchomienie tej działalności gospodarczej bądź na rozwój działalności gospodarczej. No właśnie, chciałem się zapytać, jak to wygląda w przypadku cyfr, jak wielu osobom pomogliście, chociażby w, no nie wiem, ostatniej dekadzie, czy w ostatnim roku? Średnio przejmujemy, dekada to dosyć dużo powiedziane, natomiast my prowadzimy takie pewne analizy od 2019 roku i w 2019 roku no, tych przedsiębiorców, którzy się do nas zgłosili, było niewielu, było około setka. No to wynika chociażby z tego, że tak naprawdę, tak jak mówiłem, przechodziliśmy ten proces reorganizacji, budowaliśmy świadomość marki. Natomiast 2020 rok, to już jest ponad 400 przedsiębiorców korzystających ze wsparcia tego w ramach tarczy antykryzysowej, którego udzieliliśmy i 168 dodatkowych porad, tak? 2021 rok był rokiem, który zamknął się też w około 400 doradztwach i ten rok, no myślę, że będzie naszym rokiem rekordowym, patrząc na to, co się do tej pory dzieje, tak? W wielu przypadkach jest tak, że spora część osób nie rozumie tak naprawdę naszej pracy, bo odbiera nas na zasadzie takiej, a przyjdą sobie do pracy, sobie posiedzą i jest ok, jest high life. To do końca tak nie wygląda, ponieważ my codziennie odbywamy po kilka spotkań z osobami, które są na etapie zakładania działalności gospodarczej i na przykład pozyskują środki z Urzędu Pracy. Mamy podpisane porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy, gdzie w momencie, w którym uruchamiane są środki przez Powiatowy Urząd Pracy, my automatycznie organizujemy spotkania doradcze, spotkania szkoleniowe, tak, gdzie każdy przedsiębiorca może na te spotkania przyjść. Faktem szkolenia grupowe, one nie cieszą się aż tak dużym zainteresowaniem. To wynika chociażby z tego, że nie każdy chce się chwalić swoim pomysłem na biznes przy innych, tak? Jeszcze niestety mamy takie podejście, że inni, często się boimy, że ktoś nam ten pomysł zabierze. Natomiast każdy z doradców, każdy ze specjalistów przy każdym uruchomieniu środków ma pewną pulę przedsiębiorców przyszłych czy już obecnych, z którymi współpracuje i działa od momentu opracowania wniosku aż do momentu uruchomienia działalności gospodarczej i wdrożenia rozwiązań. Czyli można powiedzieć, że to jest tak jakby dwutorowy rodzaj pomocy, że osoby mogą przyjść z zewnątrz i uzyskać poradę tak jakby teoretyczną, sobie pójść i do domu z tym przemyśleć tą sprawę i zadziałać, ale także z tego co wiem i pewnie wielu wrocławian, ktoś kto założy firmę, może po prostu ta firma siedzibę mieć tutaj w inkubatorze, to prawda? Tak, ale to nawet jeżeli idziemy tym trybem, to można powiedzieć, że jest trzytorowe, ponieważ tak, my dajemy usługę doradczą, ktoś idzie do domu i samodzielnie dalej na tym pracuje. Może do nas przyjść, jak założy działalność, może od nas wynająć lokal. Ale teraz, i znów przechodzimy tutaj do projektu, mamy trzecią część, czyli poza tym, że przyszedł do nas uruchomić działalność, gdzie mu pomogliśmy,
wynają od nas lokal, to jeszcze może skorzystać z naszych szkoleń, gdzie już mówimy tutaj o szkoleniach zaawansowanych i specjalistycznych, czyli to nie jest taka zwykła usługa doradcza, tylko mówimy tutaj o usłudze doradczej, której efektem ma być zmiana sposobu świadczenia usługi, bądź zmiana sposobu produkcji, albo wdrożenie nowej usługi, bądź wdrożenie nowego produktu na rynek. Tak? I dla przykładu teraz w kwietniu planujemy uruchomić cykl szkoleń dla przedsiębiorców już istniejących. I to będą przede wszystkim szkolenia z zakresu obsługi mediów społecznościowych, bo z tym wielu naszych przedsiębiorców ma problem. Zresztą my prowadzimy cykliczne ankiety, analizy i staramy się zawsze dopytywać, jakie są potrzeby naszych przedsiębiorców. Kolejną tematyką szkoleń będzie na pewno motywacja i sprzedaż. Mówię tutaj o motywacji tej kierowanej zarówno dla przedsiębiorców, jak się motywować do prowadzenia biznesu, ale również motywacji pracowników naszych, tak? Czyli jednego z najważniejszych ogniw naszej działalności. I również sprzedaż, czyli jak zachęcić klienta do tego, żeby kupił u nas, a nie gdzie indziej, mimo tego, że może być trochę drożej, tak? Trzecim takim kierunkiem szkoleniowym, czy trzecim, trzecią tematyką szkoleń są szkolenia związane z zarządzaniem strukturą rozproszoną, czyli jeżeli jest Pan mikroprzedsiębiorcą, czy małym przedsiębiorcą, prowadzi Pan jeden sklep spożywczy, tak? Czy prowadzi Pan jeden salon fryzjerski, ale chciałby Pan uruchomić drugi, no to przychodzi Pan do nas na szkolenie i my Panu podpowiadamy, w jaki sposób to wszystko pogodzić, żeby Pan na tym nie stracił. Tak? A to też nie jest łatwa sztuka. Co ważne, i to podkreślam przy każdej rozmowie z każdym, którym rozmawiam, że najważniejsze w naszej pracy jest to, że mamy kontakt z praktykami. My nawet zatrudniając trenerów, tak, w ramach projektu. Dbamy o to, żeby to nie były osoby, które mają tylko i wyłącznie teoretyczną wiedzę, bo w teorii biznesu się nie zbuduje. To są osoby, które mają mieć wiedzę praktyczną, które funkcjonują na rynku od wielu lat i którzy nawet nie tyle, że specjalizują się w działalności szkoleniowej, ale oni się specjalizują w tej tematyce, którą prowadzą. I my na to zawsze zwracaliśmy uwagę i zawsze będziemy zwracać uwagę. To jest dla nas po prostu bardzo ważne. Współpracujecie też z uczelniami? Tak, podpisaliśmy również porozumienie z Państwową Uczelnią Zawodową. Wkrótce również faktem działania w ramach projektu, natomiast planujemy zorganizować konferencję, która będzie odbywać się na naszej lokalnej tutaj uczelni. Dodatkowo prowadzimy warsztaty z zakresu modelowania biznesowego dla studentów. Zwykle jest tak, że dwa razy do roku pojawia się u nas grupa studentów. Wiadomo, że w zeszłym roku zajęcia były zdalne. Natomiast teraz już wracamy do standardowego trybu. Dwa razy do roku przychodzą do nas studenci różnych kierunków studiów z Państwowej Uczelni Zawodowej. I tutaj u nas odbywają warsztaty właśnie z zakresu prowadzenia swojego biznesu. Ponadto dosyć mocno angażujemy się również w szkolenia dla studentów, które są realizowane przez Państwową Uczelnię Zawodową. Czyli nie tylko my jesteśmy inicjatorem tej współpracy, ale Państwowa Uczelnia Zawodowa również sama z siebie inicjuje tą współpracę z nami. Tak? Dzięki czemu chociażby akurat we wrześniu zeszłego roku, 8 września, dobrze pamiętam, ostatnio odbyło się takie szkolenie, gdzie to studenci Państwowa Uczelnia Zawodowa zorganizowała to szkolenie. Natomiast my byliśmy taką częścią, która również prowadziła pewną tematykę zajęć właśnie z prowadzenia i rozwoju biznesu. No, obecna sytuacja geopolityczna doprowadziła do tego, że w naszym kraju pojawiło się wielu uchodźców, emigrantów z Ukrainy i część pewnie zostanie w naszym kraju po ustabilizowaniu się, w co wszyscy wierzą, jak najszybciej tej sytuacji. I część z nich, zapewne są to osoby pracowite i kreatywne, które jeżeli zostaną poprzez pracę, będą odprowadzały podatek. I co za tym idzie, przyczynią się też do wzrostu produktu krajowego, brutto tego kraju i będą brały czynny udział w życiu społecznym i tak dalej. Jak do tego ma się instytucja tutaj, w której się znajdujemy teraz? Działania jakie są zaplanowane? Jak jesteście przygotowani na to? Przede wszystkim tak, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące założenia działalności gospodarczej, bez względu na to, kto się do nas zgłosi, taką pomoc zawsze uzyska. Rynek polski w obecnych czasach jest rynkiem bardzo chłonnym i nie mówimy tutaj tylko i wyłącznie o biznesie, ale mówimy również o miejscach pracy, które ten biznes generuje. I znajdujemy się w takiej sytuacji, w której my, biorąc pod uwagę
no, pewne uwarunkowania gospodarcze, jesteśmy w stanie przyjąć naprawdę bardzo dużo osób, zarówno specjalistów, jak i osób z tym niższym wykształceniem, tak? Podstawowa zasada prowadzenia biznesu jest taka, że biznes nie ogranicza się tylko do Polski. Czyli nawet jeżeli przyjdzie do nas, no wiadomo, że na chwilę obecną zjeżdżają panie przede wszystkim z Ukrainy z małymi dziećmi, jeżeli przyjdzie do nas taka pani z fajnym pomysłem na biznes, to takie wsparcie od nas otrzyma. Jeżeli to będzie taki pomysł na biznes, gdzie nie będzie musiała się ograniczać do rynku lokalnego, regionalnego czy do Polski, ale to może chociażby poprzez prowadzenie sklepu internetowego będzie mogła funkcjonować na terenie całego świata, no to dla nas to jest nawet jeszcze lepiej, tak? Także czy jesteśmy przygotowani? Tak, jesteśmy przygotowani. Wiadomo, że może pojawić się pewna bariera językowa, tak? Natomiast my postaramy się, zresztą tak jak robiliśmy to w przypadku osób niepełnosprawnych, zawsze staraliśmy się dostosować sposób komunikacji do tych warunków, którymi akurat dana osoba dysponuje. Także w przypadku konieczności ściągnięcia tłumacza też nie ma takiego problemu. Poprowadzimy krok po kroku, co trzeba zrobić, żeby najpierw móc założyć tą działalność gospodarczą, bo wiadomo, że to, że przyjedziemy z zagranicy, to nie do końca jesteśmy uprawnieni do tego, żeby tą działalność gospodarczą założyć. Natomiast przeprowadzimy przez cały proces, podpowiemy, także pełne wsparcie z naszej strony każda osoba otrzyma. I tak jak powiedziałem, dla nas, i część osób sobie też do końca z tego nie zdaje sprawy, że dla nas obecność osób z zagranicy, co prawda bardzo szkoda, że w tak trudnym momencie i przy takich trudnych okolicznościach, ale to jest bardzo cenna obecność. I myślę, że my powinniśmy się również jako naród cieszyć z tego, że będziemy mieli dodatkowe osoby, które zasilą nasz rynek pracy. Tak? Ja wiem, że tendencją Polaków jest przede wszystkim narzekanie, tak? Że ja nie zrobię tego, oni przyjadą, oni mi zabiorą pracę. No ale chwila, mamy bardzo dużo wolnych miejsc pracy, koncepcje na biznes mogą być różne i może być tak, że to właśnie osoba, która przyjedzie do nas z zagranicy, założy u nas biznes, zatrudni chociażby Polaków, specjalistów, tak? Dlatego myślę, że tutaj nie ma co się zamykać, powinniśmy wspierać, działać i nawet w pewnym sensie dbać o to, żeby te osoby zostały na naszym rynku pracy, a nie uciekły gdzieś tam. To jest prawda. I tutaj się zgadzam w 100%, jako że sam pracowałem, mieszkałem wiele lat za granicą i wiem, że emigranci pracujący i mieszkający w innych krajach są o wiele bardziej zmotywowani do tej pracy i to jest punkt numer jeden, który mówi wszystkim o tym, że zyska na tym dane państwo, w którym znajduje się dosyć spora liczba emigrantów. No, można za przykład podać państwa postkolonijne typu Wielka Brytania czy Holandia. Są to kraje dosyć tolerancyjne, jednak można powiedzieć też, że to jest w jakimś stopniu też forma pewnego wyzysku, nie boję się powiedzieć i użyć tego słowa, dlatego że... Nie do końca się zgodzę ze słowem wyzysk, dlatego że pamiętajmy o tym, że to jest gospodarka. Gospodarka rządzi się pewnymi swoimi prawami. Rzeczywiście lata, przypuśćmy 2000, jak Polska 2004, jak Polska wchodziła do Unii Europejskiej, otwierały się przed nami granice, tak? Rzeczywiście była taka sytuacja, gdzie ten wyzysk był. Natomiast już żyjemy w czasach, gdzie świadomość zarówno osób pracujących, jak i pracodawców, przedsiębiorców jest znacznie wyższa. I już nie ma takiej sytuacji, gdzie pojawia nam się wyzysk. Wiadomo, że w każdym państwie czy w każdym mieście trafią się jakieś takie jednostki, które są w stanie zburzyć pewien obraz dotyczący właśnie takiego pozytywnego odbioru, przypuśćmy, pracodawców, są ludzie i parapety, tak? No jeżeli ktoś będzie chciał wyzyskiwać innych, no to niestety, ale to też w pewnym momencie odbije mu się, krótko mówiąc, czkawką, tak? Bo mówię, kiedyś żyliśmy w czasach, kiedy to pracodawca rządził. To pracodawca był guru, pracodawca wiedział wszystko. Pracodawca był najważniejszy. A teraz te czasy się zmieniły. Mamy teraz rynek pracownika. I to pracownicy w dużej mierze dyktują warunki, w jaki sposób ma ta praca wyglądać. I mówię to panu też jako przedsiębiorca, bo ja też prowadzę działalność gospodarczą, poza tym, że pracuję dla inkubatora. Super, to jeszcze może takie pytanie z zaskoczenia.
Otóż sama instytucja, tutaj organizacja w nazwie ma słowo innowacyjność i tutaj chciałem się zapytać o takie instalacje, a mianowicie na terenie miasta jest wiele instalacji do elektrycznego ładowania samochodów energią elektryczną. I tutaj chciałem się zapytać pana jako włocławianina, obywatela tego miasta, czy to nie jest przypadkiem za wcześnie na taki pomysł? No ja osobiście przyznam się, że nie widziałem żadnego samochodu, który byłby podpięty pod prąd. Powiem tak, nie jestem specjalistą w temacie, natomiast dlatego też będę się wypowiadał na podstawie tych informacji, które posiadam. I z tego, co się orientuję, to chyba w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców to jest ustawowy obowiązek, aby posiadać odpowiednią ilość ładowarek elektrycznych. To jest rzecz numer jeden. Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące ładowania pojazdów elektrycznych, my na terenie inkubatora również mamy taką stację ładowania. I ja już widziałem tutaj u siebie, widziałem samochody, które się nam ładowały. Szczególnie, że jeżeli klienci przyjeżdżają do naszych przedsiębiorców funkcjonujących na terenie inkubatora, a przyjeżdżają samochodami elektrycznymi, no to podjeżdża pod taką ładowarkę i zaczyna się ładować. Poza tym mamy na przykład firmę, która bardzo mocno działa w branży OZE, czyli odnawialnych źródeł energii, i oni też już jeżdżą powoli elektrycznymi samochodami, czyli tych samochodów będzie coraz więcej, coraz więcej i coraz więcej. Zresztą spójrzmy tak naprawdę na ceny benzyny. Co się z cenami benzyny dzieje, tak? Państwo bardzo mocno na naszym paliwie zarabia, bardzo mocno, tak? Dlatego nie będzie mnie dziwiło przejście właśnie w stronę samochodów elektrycznych, biorąc również te poziomy dofinansowania, które są, bo można bodajże do 27 tysięcy dofinansowania na pojeździe elektrycznym dostać. Faktem generuje, pojazdy elektryczne generują w pewnym sensie ograniczenia, przynajmniej ta technologia, która jest teraz, no bo mimo wszystko ten zasięg i tak jak pan powiedział, dostępność do ładowarek elektrycznych, ona nie wszędzie jest taka, jak być powinna. Ale ja obiema rękoma podpisuję się pod tym, żeby takich miejsc było jak najwięcej. I to jest też, pokazuje, że po raz pierwszy wyprzedziliśmy w pewnym sensie zapotrzebowanie rynku. To zapotrzebowanie rynku, ono na pewno się pojawi, tak? No tak, to jest melodia przyszłości na pewno. I to wcale niedaleki. Myślę, że jak spotkamy się za 3 do 5 lat, to tych samochodów elektrycznych u nas już trochę będzie jeździło. Pewnie tak. Tutaj jeszcze chciałem się odnieść do ceny benzyny. Myślę, że to jest akurat w tym momencie podyktowane tą sytuacją geopolityczną najbardziej, a konflikty zbrojne, wojny i różne nieszczęścia, które nawiedzają ludzkość, akurat są czasem wykorzystywane przez różne grupy społeczne, a nawet rządy do pewnego rodzaju spekulacji. Z jednej strony to nie może być, nie musi być złe i jest wymuszone chwilą, a z drugiej strony no różnie to z tym bywa. No i to by było już na tyle tej rozmowy w biurze. I mam teraz takie pytanie, czy można się przejść tutaj z panem po budynku i zajrzeć powiedzmy do jakiejś firmy na odwiedziny, na rozmowę? Jak najbardziej. Jeżeli wyrażą zgodę oczywiście. Jak najbardziej, przejdziemy się, jeżeli wyrażą zgodę, jak to się mówi, hulaj dusza, piekła nie ma, śmiało proszę rozmawiać. Zresztą mi też będzie bardzo miło pokazać panu obiekt i mam nadzieję, że no, spodoba się panu to, co tutaj zrobiliśmy, bo rzeczywiście pomiędzy 2010 rokiem a tym, co mamy teraz, no, jest już pewna różnica w obiekcie. Zaszły pewne zmiany dotyczące chociażby tego, że dążyliśmy do tego, żeby ten obiekt był możliwie jak najmniej energochłonny i mówię tutaj przede wszystkim o energii elektrycznej, ale to jak się przejdziemy, to pan wszystko zaraz zobaczy, ja panu wszystko zaraz pokażę. Super, mam nadzieję, że to bardziej się spodoba włocławianom, obywatelom miasta. Ja pierwszy raz jestem w takiej roli, że pokazuję swoją twarz rozmawiając z kimś. I to trochę jest moja wina. No tak, ale to może było pozytywne i nie powiem, że no stresuję się też trochę, ale... Oj tam, tak jak pan powiedziałem na początku, do odważnych świat należy. Nie jestem dziennikarzem i to jest produkcja na spontanie. To co, to może się przejdziemy po budynku. Jak najbardziej, zapraszam. Super. Właśnie wchodzę do pomieszczenia, gdzie mieści się jedna z firm, mająca siedzibę w inkubatorze. Dzień dobry, proszę o uśmiech. Dzień dobry. O, dzień dobry, co tutaj się dzieje? Dzień dobry, zapraszamy do naszej hurtowni. BHP ubieramy pracowników od stóp do głów. Jeżeli czegoś nie mamy, ściągamy też pod zamówienie pod danego klienta. Także zapraszamy serdecznie. Super, a długo działacie tutaj w budynku, w inkubatorze? Od marca, no już 2 lata nam minęło.
I jak wygląda współpraca? Jak na razie bardzo dobrze. 8 lat żeśmy się już przeprowadzali w tym budynku. O. Rozwijamy się bardzo, bardzo szybko, bardzo mocno. Także czekamy, jak będą większe pomieszczenia, może znowu się przeprowadzić. Pan dyrektor w porządku jest? Jak najbardziej. Super, lecę dalej. Dzięki. Dzień dobry. Przeszkadzamy wam chwilę. Dobrze. Tutaj mamy firmę CryptoMine. Panowie działają w bardzo specyficznej branży, ale w branży, która ostatnimi czasy odnosi bardzo duży sukces, czyli mówimy tutaj o kryptowalutach. O. Wejście z zaskoczenia. Dzień dobry, co tutaj się dzieje? Dzień dobry, pracujemy. A jaka to jest firma, czym się zajmujecie? Agencja reklamowa. O, super. Czyli jeżeli ktoś z Wrocławia miałby ochotę zareklamować siebie, swoje usługi, może pojawić się tutaj w inkubatorze, porozmawiać z wami i dojdziecie do porozumienia. Dobra, lecę. Dziękuję. Proszę. Znajdujemy się na zewnątrz budynku, ale cały czas w obrębie instytucji. I tutaj mamy całkiem pokaźnych rozmiarów instalacje z paneli fotowoltaicznych. Dobrze mówię? Dokładnie. Instalacja z paneli fotowoltaicznych jest to instalacja do 50 kW, czyli maksymalna instalacja, którą można było postawić tutaj na terenie obiektu bez dodatkowych zezwoleń. Tutaj jeżeli chodzi o samą instalację, my jako Wrocławskie Centrum Biznesu, jako inkubator zabiegaliśmy od 2019 roku i tak naprawdę takim głównym, można powiedzieć, głównym sprawcą tego, że to tutaj stoi i że tak naprawdę możemy korzystać z energii słonecznej, był zastępca prezydenta Krzysztof Kukucki. To on również bardzo mocno forsował to, żeby ta instalacja się tutaj znalazła. Zresztą pan prezydent Kukucki ma przede wszystkim to do siebie, że jemu zależy na kwestii właśnie związanej z wdrażaniem OZE w naszym mieście. I prawda jest taka, że gdyby nie on, to prawdopodobnie tej instalacji byśmy tutaj nie mieli. No super, mam takie pytanie, bo jesteśmy krajem dosyć sprytnych obywateli i firmy zajmujące się takimi instalacjami powstały jak grzyby po deszczu. Czy to nie jest trochę przerost formy nad treścią? Powiem tak, w momencie, w którym ta instalacja generuje nam od 10 do 15% oszczędności związanych właśnie z poborem energii elektrycznej, to proszę pamiętać o tym, że te 10-15% to jest o tyle mniej w stosunku do rachunku, który był do tej pory generowany, czyli też o tyle mniej nasi przedsiębiorcy płacą, jeżeli chodzi właśnie o samą energię. A patrząc jeszcze na cenę energii elektrycznej, która naprawdę ostatnio wystrzeliła w kosmos, no to myślę, że to jest jedno z lepszych rozwiązań i oby jak najwięcej takich rozwiązań było, oby w jak największej ilości przypadków, jeżeli chodzi o instytucje miejskie, no była możliwość opracowania takiej instalacji. Nie chodzi o samo, przypuśćmy, o samą fotowoltaikę, ale również o te przyszłe rozwiązania OZE, które gdzieś tam nam się pojawią, czyli może na przykład turbiny wiatrowe, takie, które będą mogły być montowane na budynkach. W każdym razie to jest przyszłość, powinniśmy odchodzić od kwestii węglowych już dawno. Wiadomo, że u nas w dużej mierze prąd wytwarza się z węgla. Tutaj mamy przykład tego, w jaki sposób można to zrobić, żeby było po pierwsze taniej, tak? A po drugie, no, żeby dbać również o środowisko. Tak jak szliśmy po inkubatorze, ja opowiadałem panu, że od 2019 roku my staraliśmy się przede wszystkim bardzo mocno skupić na tym, żeby ten budynek stał się mniej energochłonny. I tak małymi krokami co roku udaje nam się właśnie obniżać te koszty funkcjonowania. Tak jak widzieliśmy, wszystkie całe oświetlenie na częściach wspólnych zostało już wymienione na LED-owe. Tutaj mamy instalacje OZE, ale to nie są wszystkie działania, które sobie zaplanowaliśmy, także jest ich jeszcze kilka i mam nadzieję, że wkrótce, na przestrzeni dwóch, trzech lat, rzeczywiście ten budynek stanie się takim tak zwanym zielonym obiektem, dzięki któremu z jednej strony i przedsiębiorcy będą płacić, ci, którzy korzystają z inkubatora, a z drugiej strony no, obiekt sam w sobie stanie się przyjaźniejszy dla natury. Jeszcze mam właśnie z ciekawości takie pytanie odnośnie tej instalacji. A jak wygląda sprawa utylizacji? Jak trwałe są takie panele?
bo tutaj mówimy już o ekologii, także, ale w drugą stronę. Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące trwałości tych paneli, gwarancja obejmuje okres 5 lat, natomiast one stan użytkowania no, można wydłużyć do 10, jeżeli oczywiście w odpowiedni sposób się o nie dba, jeżeli są odpowiednio oczyszczone. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie dotyczące utylizacji, rzeczywiście do jeszcze niedawna, przynajmniej z tego co czytałem, bo tak jak też mówiłem, nie jestem specjalistą w zakresie OZE, do niedawna utylizacja tego typu paneli no, była tak naprawdę przynosiła większą szkodę dla środowiska. Natomiast z tego co czytałem, ten proces utylizacji on już został też na tyle poprawiony, usprawniony, że mimo wszystko montaż takich paneli przynosi znacznie większe korzyści, aniżeli ewentualny efekt związany z ich utylizacją. Czyli to jest korzystniejsze na ten moment dla środowiska niż palenie węglem w piecu. Ojej, nieporównywalnie. To jest zarówno dla środowiska, ale to jest też korzystniejsze rozwiązanie dla przedsiębiorców, bo tak jak mówiłem, 10-15% oszczędności na przestrzeni czasu to są realne środki finansowe, które zostają w portfelach przedsiębiorców, które przedsiębiorcy tak naprawdę mogą przeznaczyć na swój dalszy rozwój. To już koniec mojego pobytu na terenie inkubatora. Może pan dyrektor chciałby zachęcić tutaj wrocławian do współpracy w przyszłości? Szanowni Państwo, jeżeli planujecie uruchomić działalność gospodarczą, zastanawiacie się skąd wziąć na nią środki, chcecie sprawdzić, czy ten pomysł, który opracowaliście, jest pomysłem rzeczywiście dobrym, takim pomysłem, który ma prawo zaistnieć w naszych realiach rynkowych, zapraszamy tutaj Wrocławskie Centrum Biznesu, ulica Toruńska 148. Nasi specjaliści Wam pomogą, podpowiedzą, wskażą pewne ścieżki i rozwiązania, które będziecie mogli przełożyć bezpośrednio na własny biznes. No i pamiętajcie o tym, że tak naprawdę to przedsiębiorcy budują gospodarkę i to na nich w dużej mierze skupia się cały ciężar funkcjonowania właśnie naszej gospodarki. Także zapraszamy, my chętnie wszystkich informacji udzielimy, od tego jesteśmy, służymy Wam pomocą, zawsze jesteśmy do Waszej dyspozycji. Dziękuję Państwu bardzo za dzisiejszy spacer, dziękuję również Panu za to, że zechciał Pan nas odwiedzić. Zapraszamy. No, dziękuję też za rozmowę. Ja też chciałem powiedzieć, że nie jestem tutaj żadną ważną personą w tym mieście, tylko zwykłym Kowalskim. Jako zwykły Kowalski chciałem pokazać mieszkańcom, jak wygląda praca i samo miejsce zwane inkubatorem przedsiębiorczości. Dziękuję, do widzenia. Dziękujemy bardzo.